wydawało mi się, że nie można pokazywać patosu, który niewątpliwie towarzyszył temu Lechowi Wałęsie i tej jego wspaniałej akcji odzyskania niepodległości i wyprowadzenia rzeczywiście robotników na wolność. Zresztą tam jest taki dialog, że jacyś SB-cy mówią, że to jest katolicki Mesjasz. Mojżesz, przepraszam, co ja mówię. Mojżesz, który tam przeprowadza przez to straszne Czerwone Morze. I oni mają bardzo duże wątpliwości, czy przeprowadzi. Uważam, że nie ma słabości bez wielkości i wielkości bez chwil słabości. I tak myślałem o tym scenariuszu. Elementy patosu zawsze w życiu przeplatają się z elementami groteskowymi. I ja tak próbowałem to właśnie napisać, żeby to połączyć jakoś, żeby śmieszność chwilami sąsiadowała właśnie z wielkością. Strasznie trudne było w wymyślaniu tego wszystkiego, żeby no, gdzie się zatrzymać, od czego zacząć, gdzie skończyć, bo to jest historia, która ciągle trwa, która się nie skończyła. No i trzeba było bardzo wybierać i kombinować. No i to jest scenariusz. Ostatnie sceny do tego scenariusza napisałem wczoraj rano, także zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Pisząc, myślałem o tym, żeby w tym filmie było jak najwięcej scen, których nie znamy. Nie tylko właśnie stocznia, bicie, tylko coś, ludzie gdzieś. I to był prawdziwy challenge, to było bardzo trudne i w tym musi być też rodzaj ironii, ale pan Lech Wałęsa ma szalone poczucie humoru. Jest w ogóle postacią paradoksalną. U niego wszystko graniczy ze wszystkim. No, tak jak właśnie jego sławne zdanie, nieważne jest, czy przyszłem, czy przyszedłem, ważne, że doszedłem. No. I tu się jakby zamyka ta jego niezwykłość i pojedynczość, jeżeli można tak powiedzieć. I ja próbowałem też coś takiego właśnie napisać dla państwa.